Tymek zastanawiał się nad wykupieniem karnetu na siłownię. W okolicy, w której mieszkał, były tylko 3 siłownie. Pierwsza z nich nazywała się Żelazne Mięśnie, nazwa drugiej to Silniejszy Ty, a trzeciej Fit for Life. Zajrzyj do środka każdej z nich. Którą powinien wybrać? Czy widzisz szafę z czystymi ręcznikami wewnątrz siłowni Silniejszy Ty? Wcale nie wyglądają na czyste. To nie jest najlepsza opcja, chyba że Tymek kocha zarazki. Przyjrzyj się też bliżej bieżni wewnątrz siłowni Fit for Life. Jest zepsuta, bardzo łatwo tu o wypadek, więc powinien wybrać siłownię Żelazne Mięśnie. Ela i Olek szukali fajnego hotelu, do którego mogliby pojechać na wakacje ze swoim szczeniakiem. Po sprawdzeniu kilku miejsc online zostawili sobie 3 opcje. Spójrz na stronę internetową każdej z nich. Którą powinni wybrać? Czy zauważyliście mały napis Stock Photo na zdjęciach strony pierwszego hotelu? To oznacza jedno. Na pewno oszukują klientów. Drugi hotel wydaje się dobrą opcją, ponieważ ma 5 gwiazdek, ale czy widzisz mały znak na stronie internetowej, który mówi zakaz wchodzenia ze zwierzętami? Nie mogą tam nocować ze swoim psiakiem, więc powinni zatrzymać się w trzecim hotelu. Jacek i Marek wybrali się na biwak do lasu. Szukając idealnego miejsca na rozbicie namiotów, natknęli się na rzekę, nad którą był tylko jeden most, który pozwalał przejść na drugą stronę. Jednak gdy tylko na niego weszli, pojawił się przed nimi troll i powiedział: "Pozwolę wam przejść tylko wtedy, gdy odgadniecie moją zagadkę. Dopóki mnie nie zmierzycie, nie jestem znany, a jednak bardzo za mną tęsknicie, gdy już przepłynę. Czym jestem?" Odpowiedzią jest czas. Hania siedziała w swoim pokoju hotelowym, gdy ktoś zapukał do jej drzwi. Otworzyła je i zobaczyła mężczyznę, którego nigdy wcześniej nie widziała. Powiedział: "Och, przepraszam, popełniłem błąd. Myślałem, że to mój pokój." Następnie poszedł z powrotem do windy. Hania natychmiast zamknęła za nim drzwi i wezwała ochronę hotelową. Jak myślicie, co sprawiło, że była tak podejrzliwa? Nikt nie puka do drzwi własnego pokoju hotelowego, a ten mężczyzna to zrobił. Kapitan Nowak był w trakcie rejsu ze swoją załogą. W pewnym momencie dwóch jego marynarzy stało po przeciwnych stronach statku. Jeden z nich patrzył na zachód, a drugi na wschód. Ale w tym samym czasie mogli się również wyraźnie widzieć. Jak to możliwe? Marynarze mieli plecy oparte o oba końce statku. Newton i Smith byli dwoma profesorami historii z planety Ku. Aby zakończyć swoje badania na planecie Ziemia, musieli zbadać miejsce, które Ziemianie nazywali szkołą. Tam znaleźli kartkę papieru z odręcznie napisaną cyfrą, ale nie mogli zdecydować, co to za cyfra. Newton twierdził, że jest to 6, a Smith, że 9. Kto ma rację? Widzisz tę malutką kropkę? To oznacza, że jest to 9, więc Smith ma rację. Region Gór Mglistych w Królestwie Andoli został zajęty przez najbardziej złośliwego smoka. Król wezwał rycerza Samuela, aby udał się na wyprawę w celu jego pokonania i odebrania całego złota, które ukradł ludziom. Rycerz Samuel wskoczył więc na konia i po długiej podróży dotarł w okolice gór. Kiedy smok go zobaczył, powiedział, że jeśli rycerz odgadnie wszystkie 3 zagadki, będzie mógł opuścić góry i zabrać całe złoto. Pierwsza z nich brzmiała: "Miękka i delikatna jest moja skóra. Wzrost zyskuje w błocie. Jestem równie ładny, co niebezpieczny, bo jeśli nie będziesz ostrożny, upuszczę z ciebie krew. Czym jestem?" To cierń. "Jesteś sprytny, rycerzu Samuelu", powiedział smok. "Oto moja druga zagadka. Jestem skrzynią przechowującą klucze bez zamków, które potrafią odblokować twoją duszę. Czym jestem?"
Odpowiedź to fortepian. Została już tylko jedna zagadka, ale bądź bardzo ostrożny. Jeśli nie uda ci się odpowiedzieć na nią poprawnie, to królestwo będzie moje. Kiedy poszedłeś do lasu, dopadłam cię. Nienawidziłeś mnie, a jednak chciałeś mnie odszukać. Poszedłeś za mną do domu, bo nie mogłeś mnie znaleźć. O czym mowa? Odpowiedź to drzazga. Ania zapomniała swojego laptopa z pokoju w akademiku, ale pilnie potrzebowała z niego skorzystać, aby wysłać wypracowanie. W gabinecie jej mamy był komputer, ale chroniło go hasło. Ania jednak bez trudu je rozgryzła. Jak to zrobiła? Przyjrzyj się bliżej regałowi z książkami w pokoju. Niektóre z nich mają na bocznych etykietach litery zamiast tytułów. Ta książka ma literę A, ta ma N, tu kolejne N, na etykiecie tej książki jest I, a na tej jest E. Zatem hasło brzmi Ani. Profesor Guillermo był dyrektorem Akademii dla Superbohaterów. Był również odpowiedzialny za przeprowadzanie egzaminów, które miały wyłonić nowych studentów Akademii. Zostało tylko 3 kandydatów, którzy z powodzeniem przeszli do ostatniej części tegorocznego egzaminu. Aby go zdać, wszyscy musieli zaprezentować profesorowi swoją wyjątkową moc. Moc pierwszego studenta polegała na stawaniu się niewidzialnym. Drugi uczeń potrafił sprawić, że przedmioty latały, a trzeci mógł zginać metal za pomocą umysłu. Jednak profesor Guillermo zdał sobie sprawę, że jeden z nich jest oszustem. Który? Przyjrzyj się bliżej przedmiotowi, który unosi drugi uczeń. Czy widzisz ten mały przycisk on-off? To oznacza tylko tyle, że jest to jakiś gadżet, który potrafi latać. Więc to on jest oszustem. Dylan zamierzał kupić nowy samochód. Sprzedawca pokazał mu 3 opcje. Którą z nich powinien wybrać? Spójrzcie na boczne drzwi pierwszego samochodu. Jest na nich rysa. Kupowanie uszkodzonego samochodu nie jest zbyt mądre. Felga lewej opony trzeciego samochodu jest pęknięta. Ten więc też odpada. A więc powinien kupić drugi samochód. Katarzyna ma 4 córki, a każda z jej córek ma brata. Ile dzieci w sumie ma Katarzyna? Każda córka ma jednego i tego samego brata, więc kobieta ma 5 dzieci. Rachel i Ashley były najlepszymi przyjaciółkami, ale jedna z nich mieszkała w Japonii, a druga w Stanach Zjednoczonych. Rachel kupiła dla Ashley bransoletkę i chciała ją wysłać pocztą, ale jedynym sposobem, aby upewnić się, że bransoletka dotrze, było założenie kłódki na paczce. I Rachel i Ashley miały kłódki, ale nie miały klucza do kłódki swojej przyjaciółki. W jaki sposób mogą dopilnować, aby bransoletka nie została skradziona? Rachel powinna założyć kłódkę na paczkę i wysłać ją do Ashley. Ashley następnie powinna umieścić kłódkę na paczce i odesłać ją do Rachel. Rachel zdejmuje kłódkę i odeśle paczkę do Ashley. Marysia wybiera się do sklepu spożywczego i kupuje tuzin jaj. Gdy wraca do domu, wszystkie jajka, oprócz 3, pękają. Ile jajek pozostało nienaruszonych? Odpowiedź jest ukryta w pytaniu. Zostały jej 3 jajka.